rano i jestem pod stara szkoła boksu w Lublinie. I jestem stara szkoła boksu w Lublinie. Klimat jest naprawdę spoko. Nagrywamy troszeczkę. Widać salka wyposażona bardzo dobrze. Praca z trenerami. Solidna, liczna grupa, zawodowcy, amatorzy i hobbyści. Yeah.
nad treningu naprawdę czuć boks tutaj, w tej szkole. To jest też super, no. Dawaj, dawaj!
jest ze mną profesjonalny, zawodowy pięściarz Łukasz Buby. Maciec, siemanko, cześć. Siemanko, cześć. Tutaj w starej szkole boksu odbyłem właśnie trening, naprawdę jest super. Chciałem zapytać, jak przygotowania idą do występu w Londynie? Przygotowania idą pełną parą, przygotowujemy się co czas, po dwa treningi na dzień. Ciężki okres, jaki teraz mogę powiedzieć, sparingi, linii, wytrzymałość, szybkość już w tym tygodniu, łapanie później świeżości i potem już od tego do po zwycięstwo, nie? Jak oceniasz tego przeciwnika? Dosyć mocny, szybki, wytrzymały, trochę bliższy ode mnie, szeroko ustawiony na nogach, to mogę powiedzieć, no, ciężko mi też mówić, nie stoczyłem się z nim żadnej walki, teraz pokażę będę widział, bo wpadłem do tego, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. No, bo optymistycznie jestem nastawiony, bo ten każdy nosi przebieg, że się tego będziesz przygotowany, czy będziesz w walki, czy będziesz mógł czy jakiś strach, czy będzie skryt, nie mam tutaj strach, będzie skryt, będę w scenie prawie, czy też na tym nie miał przewagę. No ciężko powiedzieć, zobaczymy, bo jestem już w Mechanie, także... Na ile będzie zakończony? Na 10 rzut, jedynek 10 rzut, także to będzie nam kawał roboty. Kawał roboty, no to będzie, no. Myślę, że skończysz go to wcześniej, ale... Mam nadzieję też. No, zrobić sobie już musiałem. No. Kurczę, bardzo super klub tutaj, naprawdę stara szkoła boksu i jest to stara szkoła boksu. Ja zjeździłem kilka klubów teraz i tutaj no jest... Czuć tą atmosferę tego boksu, ja widzę jak trenują amatorzy, tacy rekreacyjnie co trenują i tak samo wy zawodowcy, no to kurczę, to nie ma opierdzielania. Nie ma opierdzielania, jest ciężka robota, trener bardzo przykłada uwagę właśnie pod kątem i przygotowania takiego wytrzymałościowego i sparingu tej techniki, także no, mamy lecieć, no ale to jest coś za to, chcemy boksować. Tak, no to jest bok zawodowy. Nie? Super. Takie mam prośby, czy mógłbyś coś powiedzieć do młodych widzów, żeby zaczęli trenować boks? Zachęcić? No chętnie. Polecam, jest to naprawdę fajna dyscyplina takiego uczenia charakteru. Takiego, no czegoś takiego, jest to niesamowity sport, nie? Każdy musi to po prostu przejść, zobaczyć na ten trening, jak to wygląda, dać siebie wszystko, wyżyć się, odchodzą wszystkie problemy z głowy, tylko myślę, także no, jest to te robić każdego dnia. Jest, a Krzysiu, takie pytanie, czy uważasz, że dyscyplina taka jak jest boks, to musi być od razu, nie wiem, krwawa, no wbicie, wiatyka, czy... Nie, w żadnym wypadku, może to być śmieszna zabawa i w formie takiej zabawy, w formie takiej rozrywki sportowej, rekreacji nawet, że tak powiem, bo niektórzy tutaj przychodzą w formie rekreacji, żeby trenować, poruszać się, a dopiero później powiedzmy zaczyna się wszelkie takie zabawy z boksem. Także no, jest tutaj, no, każdy może teraz ustawiać kroki jakieś na sali, także no, każdego zachęcam do wybrania udziału w takich treningach i do trenowania boksu, bo jest to piękny sport. Właśnie, super. Słyszeliście, także polecamy. Polecam. Super, dzięki wielkie, powodzenia. Nie dziękuję. No i tyle. Dziękuję. I ty, Patty, zostałeś teraz gwiazdą. Tak, yeah! To była nasza operatorka. Lina Michalczyk, mistrzyni świata, pani trener, bardzo doceniona. To się chwali tutaj. Tutaj trener Władysław Maciejewski. Życzę wszystkich sukcesów. Naprawdę jest się czym pochwalić. Pozdrawiam wszystkich kibiców boksu. Tak. Ze starej szkoły. O to chodzi. Ze starej szkoły boksu, no. No, jestem właśnie po treningu w starej szkole boksu. Niesamowite miejsce, bardzo, bardzo profesjonalne podejście do ludzi, do trenowania. Fajnie potrenować z zawodowcami, z zawodnikami startującymi, również amatorską boksem olimpijskim. No, robi to wrażenie, nie? Jeśli tak powiem, ja coś tam myślałem, że coś lubię z boksu, ale po dzisiejszym treningu sobie myślę, ja boks uprawiam rekreacyjnie, naprawdę. Kurczę, ta siła, dynamika tych zawodowych pięściarzy jest no niesamowita, jest to coś, kurczę, można powiedzieć, to nadludzka siła, ale to są lata ciężkich treningów, wyrzeczeń i uważam, że powinni być bardziej doceniani i lepiej sponsorowani, bo to jest naprawdę ciężka praca. Spora część tych chłopaków również ma jakieś zajęcia dodatkowe, że ten boks zawodowy nie przynosi tyle korzyści finansowych, ile powinien, nie? Na tym poziomie tutaj polskim, więc sponsorzy i w ogóle działacze boksu zawodowego, płaccie więcej pięściarzom zawodowym. No. Co do kadry trenerskiej, tutaj naprawdę
takie coś, no, no przykładają się do każdego indywidualnie i do grupy, jest tak jak ma być, no to jest stara szkoła boksu, najlepsza szkoła boksu, także klub Stara Szkoła Boksu w Lublinie, jest bardzo super, dziękuję, że mogłem tutaj być, pozdrawiam serdecznie.